Witajcie kochani ponownie. W dzisiejszym filmie poruszę temat pewnej naturalnej terapii, która swego czasu mocno wpłynęła na moje samopoczucie zdrowotne, polepszyła jego jakość, dała więcej spokoju. Przy okazji miałem ciśnienie podwyższone, także też to zneutralizowało to ciśnienie. I tym tematem jest akupunktura. Dajcie proszę znaka w komentarzu, czy do tej pory spotkaliście się z tematem akupunktury, czy coś Wam na ten temat wiadomo, czy korzystaliście po prostu. A tak w ogóle to nagrywam film z nowej jakości obrazu i dźwięku, więc też dajcie znać, czy jest wszystko w porządku. Więc tak, co do tematu akupunktury, to sięga on 3000 lat przed naszą erą, a nawet i możliwe jest, że i więcej, natomiast no, gdzieś tam dokopali się do tych 3000 lat i znaleźli właśnie pierwsze igły akupunkturowe w postaci kamieni. Ale może zacznijmy od tego, co to jest akupunktura. Wedle właśnie medycyny chińskiej, bo ona się specjalizuje w temacie akupunktury, jest to nakłuwanie igłami z metali szlachetnych różnych miejsc w naszym ciele, które udrażnia przepływy energetyczne, czyli udrażnia też meridiany, które są częścią naszego układu ciała i dobroczynnie wpływa na to, żeby poczuć się lepiej, żeby uwolnić różne blokady, zatory energetyczne, no bo jak już wiecie z fizyki kwantowej, no to jesteśmy jednym wielkim morzem energii i te badania, czy fizyka kwantowa jest powiedzmy od 100 lat, no a Chińczycy no, mieli to już 3000 lat przed naszą erą, więc dość spory kawałek czasu. No i teraz tak, co do kwestii akupunktury, to opłaca się zrobić 10 zabiegów, ponieważ po jednym odczujecie różnicę, natomiast zalecane jest 10 tych zabiegów, które polegają na tym, że naturoterapeutka, o może tak to nazwijmy, osoba, która przeprowadza ten zabieg, nakłuwa igły w różnych miejscach w Waszym ciele. Wpierw przeprowadza wywiad, ankietę medyczną, czy Wam coś dolega, czy borykacie się z jakimiś problemami. Później idziecie na łóżko, gdzie kładziecie się po jednej stronie i w konkretnych miejscach te igły są nabijane na ciele. Uważam, że to nie boli, może jedna igiełka na te 20 czy tam na 15, w zależności od akupunkturzystki, może lekko zakłuć, ale same igły wbite w ciele w ogóle nie odczuwa się tego. Po prostu człowiek jest zrelaksowany, leci sobie tam jeszcze jakaś muzyka z Dalekiego Wschodu. Całkiem przyjemny klimat. Doświadczyłem, polecam na własnej skórze. No i teraz tak, dobry akupunkturzysta czy akupunkturzystka, w moim przypadku akupunkturzystka, która robi to już tam 30 lat, z polecenia znajomej Ewelinki, także ją pozdrawiam, bo pewnie ogląda. Ta akupunkturzystka zrobiła mi właśnie kilka tych zabiegów, dokładnie 10 i po każdym kolejnym czułem tak lżejsze ciało, czułem, że to, co gdzieś tam wewnętrznie mnie blokowało, jakieś bóle, to wszystko ustało. Dodatkowo miałem przepisane różne naturalne ziółka, które na tamten czas pomagały mi na żołądek, na wątrobę, robiły jakieś detoksykacje. To już jakby pani doktor mi przepisywała, więc nie wchodząc w jej kompetencje, ona wie najlepiej, co jest najlepsze. No i co? Fajny zabieg, polecam dla osób na pewno, które chciałyby coś spróbować z serii takiej naturalnej, bo Chińczycy to używają już 3000 lat przed naszą erą, a jakby połączyć te kropki, że wszystko jest energią, no to uważam, że mają rację. Dajcie znaka, co o tym sądzicie. Czy jeżeli fizyka kwantowa mówi, że nasze ciało jest energią, wszystko jest energią, no to czy ma to sens, że Chińczycy właśnie to jakby już odkryli taki kawał czasu temu. No i co? Tym miłym akcentem pozdrawiam Was ze spaceru leśnego. Na bosaka oczywiście, ale o tym będzie osobny film. Wszystkiego dobrego, miejcie wspaniały, cudowny dzień, dużo pozytywnych wibracji i do następnego filmu. Pa!